Raz bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jest to już szóste webinarium w ramach cyklu organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii, Akademia LGBTI. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu Prawa, Równość, Obywatelstwo na lata 2014-2020. A temat dzisiejszego spotkania to zdrowie i problemy osób transpłciowych, dobra praktyka kliniczna w świetle międzynarodowych standardów opieki i współczesnych badań. Naszym ekspertem jest doktor nauk medycznych Bartosz Grabski, a ja nazywam się Agnieszka Koszowska i będę to spotkanie dzisiaj dla Państwa prowadzić. Jeszcze kilka słów na temat projektu Akademia LGBTI. Jest to seria 8 spotkań online, czyli webinariów, podzielonych na 2 bloki tematyczne: zdrowie i edukacja. Wszystkie spotkania są prowadzone przez ekspertów i ekspertki, które reprezentują środowisko medyczne, psychologiczne czy szkolne i specjalizują się w pracy z osobami LGBTI. I jeszcze rozwinięcie skrótu LGBTI, ponieważ ten wariant przyjęliśmy przy naszym projekcie i przy cyklu webinariów: lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe i osoby interpłciowe. I właśnie tej grupie osób transpłciowych jest poświęcone dzisiejsze nasze webinarium. Naszym ekspertem jest doktor nauk medycznych Bartosz Grabski, jest specjalistą psychiatrą, seksuologiem, psychoterapeutą, kierownikiem pracowni seksuologii Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Należy do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, a także do kilku innych towarzystw naukowych, w tym Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa na Rzecz Zdrowia Osób Transpłciowych. Panie doktorze, bardzo proszę o włączenie mikrofonu, kamery, pokazanie się naszym uczestnikom i jeżeli chciałby coś Pan więcej dopowiedzieć na temat swoich działań, swojej pracy, bardzo proszę i już przechodzimy do Pana prezentacji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Witam Państwa. Dzień dobry Państwu. Mam ogromną przyjemność spotkać się z Państwem podczas naszego webinarium. Ja chyba niczego więcej nie dodam. Faktycznie w swojej codziennej praktyce klinicznej jako lekarz, jako psychiatra, jako seksuolog, jako psychoterapeuta pomagam osobom transpłciowym w różnych problemach, z którymi do mnie się zgłaszają. I o tych problemach będę dzisiaj między innymi mówił. Na początku mam taką uwagę natury ogólnej. Mam, proszę Państwa, świadomość, że mamy raptem 1 godzinę na mój wykład. Temat jest niezwykle obszerny, temat jest niezwykle dynamiczny, jeśli chodzi o rozwój współczesnej wiedzy i praktyki. Stąd chciałem Państwa uprzedzić i myślę, że Państwo też zdajecie sobie z tego sprawę, że to, co ja dzisiaj mogę zrobić dla Państwa, to dokonać pewnego takiego zarysu, zaznaczyć kilka ważnych punktów, być pomocnym w nakierowaniu Państwa na to, co współcześnie się pisze, co współcześnie się bada, jak współcześnie wygląda praktyka. Jednym słowem zachęcić Państwa do samokształcenia. Nasza prezentacja, moja prezentacja, nasze spotkanie będzie miało dość duże tempo, gdyż faktycznie chciałbym zostawić Państwu kilka takich uwag, mam nadzieję, że jakoś pomocnych i cennych. Tutaj jest krótki plan webinarium. Zaczniemy od rzeczy podstawowych, czyli kilka słów o tożsamościach płciowych i o różnorodności płciowej. To będą informacje podstawowe, pewnego rodzaju resume, szczególnie lub być może nowe informacje dla części z Państwa. Potem przejdziemy do takiej sekcji poświęconej omówieniu zmiany paradygmatu w spojrzeniu na transpłciowość. Żyjemy w niezwykle interesujących, ale zarazem niezwykle trudnych czasach. Interesujących, bo na naszych oczach dzieje się historia. Trudnych dlatego, bo jak każda zmiana niesie ze sobą różne reakcje, kontrreakcje, też pewnego rodzaju powstaje chaos, jak Państwo sami zobaczycie, z taką sytuacją też mamy do czynienia. Potem w części trzeciej chciałbym zwrócić Państwa uwagę na problemy osób transpłciowych i zająć się problemami uniwersalnymi i specyficznymi, ale to w dalszych częściach. I na sam koniec krótki taki zarys zasad niesienia pomocy osobom transpłciowym w nawiązaniu do jednych z ważnych standardów postępowania, do takiego złotego standardu WPATH-u, czyli Światowego Towarzystwa Zdrowia na Rzecz Zdrowia Osób Transpłciowych, i też kilka słów o języku i komunikacji, gdyż to jest niezmiernie ważny aspekt niesienia adekwatnej, profesjonalnej pomocy dla tej grupy klientów czy pacjentów. No to ruszamy w nasze spotkanie tożsamości płciowej, różnorodność płciowa, informacje podstawowe. Proszę Państwa, termin transpłciowości ma wąskie i szerokie znaczenie. W tym najszerszym znaczeniu oznacza grupę osób, które identyfikują się inaczej niż wynikałoby to z płci przypisanej przy urodzeniu. To przypisanie następuje głównie na podstawie wyglądu genitaliów. To jest takie nawiązanie do chemii. Cis oznacza po tej samej stronie, trans po przeciwnej stronie. Tak się, jak Państwo pamiętacie, w chemii mówiło też o umieszczeniu podstawników we wzorze cząsteczki. Być może to też skorzystano z tego właśnie znaczenia. I proszę Państwa, dość jasną dla wszystkich sprawą jest to, szczególnie dla większości specjalistów, że istnieją wśród nas, wśród naszych pacjentów, klientów osoby transpłciowe identyfikujące się binarnie. Czyli macie Państwo tutaj ten pierwszy parasol po lewej stronie. Binarnie to znaczy przez pewną, nazwijmy to, lustrzaną odwrotność, odbicie w stosunku do tego, jak identyfikuje się większość osób cispłciowych, która też z reguły identyfikuje się binarnie. Czyli osoba z przypisaną płcią, czy której przypisano płeć męską, identyfikuje się jako kobieta, i osoba, której przypisano płeć kobiecą, identyfikuje się jako mężczyzna. Ta sprawa jest dość intuicyjnie dla większości specjalistów zrozumiała i powinna być. Natomiast są wśród nas osoby, i to jest zdobycz w gruncie rzeczy w kontekście naszej kultury, w kontekście ewolucji wiedzy specjalistycznej, stosunkowo nowa i świeża, czyli docenienie czy zrozumienie, że istnieją też wśród nas osoby niebinarne. I to jest znowu też taki, nazwijmy to, termin parasolowy czy umbrella term, czyli w tej grupie osób mamy, ten termin można rozumieć wąsko lub szeroko. W tym szerszym znaczeniu oznacza to wszystkie osoby, które nie znajdują się w tym binaryzmie, czyli w różny sposób są nietypowymi kobietami lub nietypowymi mężczyznami, jeśli chodzi o swoje poczucie, lub wręcz identyfikują się poza tym spektrum, gdzieś pomiędzy, lub nie potrafią takiego przyporządkowania znaleźć. I zachęcam Państwa we własnym kształceniu do zapoznawania się z takimi terminami, które próbują odnieść doświadczenia tych, opisać doświadczenia tych osób, takie jak na przykład gender fluid, gender queer, demi-boy, demi-girl, true agender czy by gender. I osoby niebinarne są faktycznie taką grupą osób, która w jakimś sensie ma drogę utrudnioną. Wiedza o ich istnieniu jest wciąż ograniczona. Może być tak, ale nie musi i nie zawsze tak jest, że identyfikacja niebinarna jest jakimś miejscem czy na drodze do identyfikacji transpłciowej. Może tak być, ale nie musi, że jest pewną formą obrony. Może tak być, ale nie musi, że też odzwierciedla pewien kontekst społeczno-polityczny. Niemniej jednak osoby niebinarne istnieją, a problem też polega na tym, że często to ich istnienie jest negowane. Troszkę przypomina to drogę biseksualności, prawda? Do tej pory zdarza się, że istnienie osób prawdziwie biseksualnych jest w jakiś sposób kwestionowane. A to, że uciekają przed realną identyfikacją jako geja czy lesbijki, a to, że jest to tylko okres przejściowy lub tylko eksperymentowanie. Jakkolwiek może tak być, ale wcale tak być nie musi i stąd jako specjaliści powinniśmy mieć tutaj jakby szeroką perspektywę i dopuszczać różne możliwości. Zobaczycie Państwo teraz taki slajd, tu jest troszkę szczegółów, ale chodzi o morał, jaki płynie z tego slajdu. Zaczęły pojawiać się badania populacyjne prowadzone w różnych krajach. Jak Państwo widzicie, no na bardzo tutaj dużych próbach. No tutaj macie Państwo ogromną na przykład próbę. I pytano w nich o identyfikację inną niż identyfikacja cispłciowa, czyli o identyfikowanie się gdzieś na spektrum transpłciowości. I jak Państwo widzicie, to jest z Lancetu, oni tak miejsce dziesiętne dziwnie dają, prawda? Otrzymywane są takie rezultaty typu 0,5%, ale nawet na przykład 1,3% z respondentów. To jest warte zapamiętania, gdyż prowadzi nas to, czy warte jest do zapamiętania i zestawienia z innymi danymi. To macie Państwo klasyczne dane, które mówiły o rozpowszechnieniu mocno nasilonej dysforii płciowej czy rozpowszechnieniu transseksualizmu, czyli sytuacji takiej, które z rozbieżności między umysłem a ciałem wynika takie chroniczne cierpienie, które motywuje daną osobę do skorzystania z pomocy specjalistycznej i udania się do kliniki zajmującej się zdrowiem osób transpłciowych. Jak Państwo widzicie, to są niezwykle małe odsetki, prawda? To są wielkości rzędu jednej do kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, ale nawet kilkuset tysięcy osób. Jest to w bardzo takim ostrym kontraście do tych danych populacyjnych dotyczących tak szerzej zdefiniowanej grupy. To prowadzi nas do konkluzji, do takiej wiadomości, do takiej take-home message dla Państwa, że osoby transpłciowe stanowią niezwykle zróżnicowaną grupę. Mówiąc o pewnych mniejszościowych grupach, my zawsze popadamy potencjalnie w ryzyko ujednolicania tej grupy, prawda? Że geje to są tacy lub tacy, osoby transpłciowe są takie lub takie, a tymczasem mamy grupę tak zróżnicowaną jak każda inna grupa. I osoby różnorodne płciowo i transpłciowe, odwołując się do tych nowych badań populacyjnych, stanowią nietrywialną mniejszość populacji, znacznie większą niż wynikałoby to z szacunków opartych tylko i wyłącznie o dane z klinik zajmujących się zdrowiem osób transpłciowych. Przechodząc do części drugiej, idąc dalej, na początek tej części ja tutaj poprosiłbym Państwa o odpowiedź na pytanie, to jest taki quiz nasz, do którego jeszcze wrócimy po zakończeniu tej części, ale na tę chwilę bardzo bym prosił, abyście Państwo zerknęli na to pytanie. Tak właśnie, ja pozwolę sobie na chwileczkę włączyć się. Mają Państwo tutaj na swoich ekranach wyświetlone pytanie. Zmiana paradygmatu w spojrzeniu na transpłciowość polega między innymi na... I ważna informacja jest taka, że to jest pytanie wielokrotnego wyboru, czyli te odpowiedzi, które się wyświetlają, można wybrać taką, jaka wydaje się właściwa, nie tylko jedną, tylko właśnie albo więcej niż jedną, dwie, trzy, tyle ile Państwo uważają. Ja widzę na swoich ekranach ten postęp, czyli ile osób procentowo już skorzystało z tej możliwości. I ponieważ pytania są takie dosyć, można powiedzieć, trudniejsze, wymagające może namysłu, to jeszcze przez chwilkę dam parę sekund jeszcze na szansę odpowiedzenia na nie i za chwilę udostępnię wyniki procentowe, żeby wszyscy uczestnicy łącznie z ekspertem naszym zobaczyli, jakie były właśnie te odpowiedzi. I to następuje właśnie teraz. Udostępniam wyniki i już powinni Państwo to widzieć na swoich ekranach. Przy czym jeżeli w zależności od tego, jaka jest rozdzielczość Państwa ekranów i widzicie tylko fragment, to trzeba sobie przesunąć, korzystając z paska przewijania po prawej stronie albo kółka myszki, ekran troszkę w dół, żeby zobaczyć, jakie te odpowiedzi były. I ja już na razie ponownie znikam i oddaję głos naszemu ekspertowi. Ja z takim pewnym uśmiechem patrzę na wyniki tej ankiety. Widzę, że mamy do czynienia z grupą profesjonalistów. My jeszcze raz wrócimy do tego pytania na sam koniec tej sekcji i wtedy pozwolę sobie to pytanie jeszcze skomentować, czy w ramach podsumowania do niego się odnieść. Tylko widzę tutaj dużo pytań na czacie od Państwa się pojawia, takich refleksji, że grupę osób transpłciowych łączy tylko jedno. Nie identyfikują się z płcią przypisaną przy urodzeniu, jest mi to stwierdzenie bardzo bliskie. No, łączą też pewne doświadczenia społeczne, doświadczenia związane z procesem wyłaniania się tożsamości, radzenia sobie na przykład ze stresem mniejszościowym. O tym będziemy właśnie mówić w dalszej części spotkania. Pojawiło się też pytanie dotyczące wcześniejszego slajdu. Ja niestety nie mogę do niego wrócić, ale dotyczy tych rozbieżności między danymi z Polski, Japonii, a resztą świata. Ja powiem tak, nikt nie odpowiedział na to pytanie w sposób satysfakcjonujący. Czy to decydują na przykład o tym czynniki kulturowe? Być może, tak? Natomiast faktycznie te proporcje między osobami, używając pewnej uproszczonej, nieco staroświeckiej terminologii MK czy KM, są faktycznie różne w różnych krajach. Nie ma na to satysfakcjonującej odpowiedzi. Jesteśmy u progu rewolucji, proszę Państwa, jak powiedziałem. I teraz, proszę Państwa, zobaczcie takie schematyczne zestawienie między tym, co działo się w wieku XX, a z jaką sytuacją mamy do czynienia w wieku XXI, w jakim kierunku zmierzamy. Korzystam tutaj ze świetnej publikacji kolegi Timo Nidera z Instytutu w Hamburgu. XX wiek to przyjęcie takiego założenia jako pewnika, że transseksualizm jest po prostu chorobą psychiczną. Natomiast zmiana, którą teraz obserwujemy, to to, iż transseksualne doświadczenia i zachowania nie są już postrzegane jako choroby psychiczne. Zarówno w DSM-ie 5, DSM-5 jest to klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, jak i w klasyfikacji ICD-11. Klasyfikacja ICD-11 jest międzynarodową klasyfikacją chorób i zaburzeń, tam jest też sekcja poświęcona zaburzeniom psychicznym. I w nowej, opublikowanej już, czekającej na wprowadzenie do użytku klasyfikacji wersji 11 znika w ogóle pojęcie transseksualizmu. I wracając do DSM-u, sama identyfikacja transseksualna nie ma charakteru chorobowego, ani nie wymaga leczenia, tylko zwraca się uwagę na to, że cierpienie wynikające z niewystarczającej lub brakującej zgodności pomiędzy ciałem a psychiką ma charakter, czy uzyskało statut właśnie diagnozy. Z kolei ICD-11, jak Państwo zobaczycie, zawiera kategorię niezgodności płciowej i lokuje ją zupełnie poza obszarem psychiatrii, usuwając wręcz warunek cierpienia. Zostawia warunek pewnego dyskomfortu, pewnej niedogodności, która domaga się interwencji i zmiany, natomiast niekoniecznie ten warunek chronicznego, głębokiego cierpienia. XX wiek to bardzo binarne podejście do sprawy, tak? Człowiek jest albo transseksualny, albo nie jest. Albo jesteś osobą transseksualną, a jeśli nie pasujesz do pewnego wzorca, takiego wzorca SEWR, można powiedzieć, pół żartem, pół serio, osoby transseksualnej, czyli nie spełniasz pewnych oczekiwanych charakterystyk, pewnych oczekiwanych doświadczeń biograficznych, to znaczy, że na pewno osobą transseksualną nie jesteś. Natomiast początek XXI wieku uważa transseksualność za w pewnym stopniu mniej odgraniczoną cechę i płciowość, akceptuje więcej form przejawiania się, identyfikacji chociażby nie cis płciowych, przyjmując, że właśnie nie wszyscy identyfikują się jednoznacznie zgodnie ze stereotypem kobiecym czy męskim. XX wiek mówi: osoba z tożsamością płciową, żeńską i cielesnym rozwojem płciowym męskim jest mężczyzną z zaburzeniem tożsamości płciowej i vice versa. Wiek XXI przynosi upodmiotowienie doświadczeń jednostki. Mówi, iż osoba z tożsamością płciową żeńską i cielesnym rozwojem płciowym męskim jest transseksualną, transpłciową kobietą i vice versa. Czyli jakby uwzględnia się, podkreśla się ważność autoidentyfikacji, samostanowienia, prymatu umysłu nad ciałem. W XX wieku klinicysta musiał stwierdzić, czy naprawdę mamy do czynienia z transseksualizmem, z czym związany był wydłużony proces oceny skupiony właśnie na tym aspekcie. Troszkę inaczej obecnie, czy kierunek, w którym idziemy, jest nieco inny. Ocena niekoniecznie musi być krótka. Mamy do czynienia z różnymi skomplikowanymi kontekstami i sytuacjami. Klinicysta powinien po prostu uwzględnić wszystkie czynniki, które podtrzymują dysforię płciową, i nie jest zadaniem diagnostyki udowodnienie, że chodzi o tak zwany prawdziwy transseksualizm, ani czy pacjent ma naprawdę inną tożsamość płciową. XX wiek jako zadanie, które stawiał przed klinicystami, na przykład przed psychiatrią czy psychoterapią, to była próba wyleczenia transseksualizmu, czyli doprowadzenia do wyeliminowania życzenia zastosowania oddziaływań hormonalnych i chirurgicznych. Natomiast początek XXI wieku jako cel stawia sobie długotrwałą redukcję nasilenia dysforii płciowej i doprowadzenia do poprawy jakości życia osoby transpłciowej, przyjmując, że można zastosować, czy należy zastosować różnorodne, wielomodalne oddziaływania. XX wiek dopuszczał możliwość interwencji somatycznych w sytuacji takiej, gdy zawiedzie psychiatria, gdy zawiedzie psychoterapia. Natomiast w XXI wieku celem interdyscyplinarnego leczenia jest osiągnięcie przez pacjenta najlepszej możliwej jakości życia, niezależnie od przeżywanej płci. I poleca się, czy sugeruje się, że działaniu medycznym w trakcie procesu tranzycji, także w razie potrzeby, towarzyszyły oddziaływania psychoterapeutyczne. Nie jest to warunek sine qua non, natomiast właśnie dlatego, że wiele zadań stoi przed osobą transpłciową, wiele opcji, wiele dróg do rozwiązania dysforii płciowej, sugeruje się właśnie dość elastyczne i wielomodalne podejście. Tu kilka jeszcze innych spraw, które ocierają się już o rozwiązania prawne, ale na pewno klinicyści zgodnie z nowym paradygmatem, z nowym kierunkiem myślenia nie powinni oczekiwać, że małżeństwo stanowi przeszkodę w tranzycji czy w prawnej zmianie oznaczenia płci, natomiast oczywiście taką przeszkodę może stanowić niedostosowane prawo, ani że zmiana chirurgiczna okolicy piersiowej czy genitalnej, czy ustalenie niepłodności miałyby być dopiero przesłankami do prawnej zmiany płci. Na pewno klinicyści tego nie powinni oczekiwać, natomiast znowu jesteśmy w różnych systemach prawnych konfrontowani z różnymi ograniczeniami i koniecznościami, których nie sposób czasami ominąć. Proszę Państwa, z reguły taką najnudniejszą częścią każdej prezentacji i każdego wykładu na konferencji jest przeglądanie kryteriów diagnostycznych. Zróbmy więc tak, Państwo będziecie mieli to wystąpienie też nagrane, możecie Państwo we własnym zakresie spojrzeć na kryteria. Ja chciałem je tylko Państwu tutaj szybko przywołać i zwrócić uwagę na takie punkty kluczowe, dobrze, które mogą być pomocne. To jest stara klasyfikacja ICD-10, proszę Państwa, klasyfikacja obecnie no, pochodząca z 1990 roku, czyli ona ma, proszę Państwa, ja sobie tutaj poćwiczę pisanie, więcej niż 30 lat. I warto sobie z tego zdawać sprawę, że klasyfikacja to sposób komunikacji, statystycznego zapisu informacji, czasami formalnego kodowania tych informacji, natomiast nie powinna całkowicie determinować sposobu naszego myślenia jako klinicystów. Ja zawsze powtarzam, czy zadaję retoryczne pytanie, czy pani, przepraszam za skrajny przykład, ale chodzi o uwypuklenie pewnej istoty rzeczy. Czy państwo chcielibyście być leczeni, załóżmy, na jakąś śmiertelną chorobę czy na raka? Nie mówię, że takim problemem jest dysforia, ale chodzi o, tak jak mówię, o retoryczny tutaj mój zabieg. Zgodnie z wiedzą sprzed 2 lat, czy zgodnie z wiedzą sprzed 30 lat. Dlatego miejcie Państwo dystans. Natomiast no, klasyfikacja mówi, co mówi. Zauważycie Państwo dość duży właśnie binaryzm tej klasyfikacji. Znajdziecie Państwo oczekiwanie pewnej standardowej drogi, ale pamiętajcie Państwo, ja zawsze powtarzam, to jest słowo zwykle. Nawet wtedy 30 lat temu zwracano uwagę, że być może nie wszyscy i w różnych okolicznościach mogą niektóre osoby nie chcieć przejść całej drogi tranzycji. No i tu jest ten okres tych 2 lat. Oczekiwano, aby ta tożsamość transseksualna występowała trwale od co najmniej 2 lat. Związane to było oczywiście z chęcią uniknięcia pomyłki w podejmowaniu interwencji nieodwracalnych lub o różnym stopniu nieodwracalności. No i zwracano uwagę, że zaburzenie nie jest objawem innego zaburzenia psychicznego, na przykład schizofrenii. Jedna uwaga, nie musi to oznaczać, szczególnie w myśl nowego spojrzenia, że obecność schizofrenii jest bezwzględnym, permanentnym przeciwwskazaniem do włączenia procesu tranzycji. Oznacza to, w moim przynajmniej rozumieniu, tyle, że trzeba mieć pewność, że nie mamy do czynienia z aktywną psychozą w danym momencie, która wpływa i warunkuje percepcję siebie, tak? I wpływa na możliwość udzielenia świadomej zgody. Mówiąc krótko, realnie będzie wydłużało to okres oceny i tutaj no, dobro chorego, czy dobro pacjenta, może nie chorego, tak? Pamiętajmy, że przemieszczamy się w zupełnie innym kierunku. Pacjenta, klienta jest na pierwszym miejscu. DSM-5, klasyfikacja, proszę Państwa, z 2000, ja też może nieudolnie napiszę, ale może to zwróci Państwa uwagę i zapamiętacie te, dzięki tym hieroglifom, tę datę, klasyfikacja sprzed kilku lat. I ona mówi o czymś takim. Zaznaczona rozbieżność między doświadczoną, wyrażaną przez związkiem płcią, a płcią przypisaną o przynajmniej 6-miesięcznym okresie. Skraca trwanie tego okresu i bardzo no, rozluźnia kryteria diagnostyczne. Mówi o zaznaczonej rozbieżności, mówi o silnym pragnieniu nieposiadania pierwszorzędowych i drugorzędowych cech płciowych z powodu ich zaznaczonej rozbieżności, mówi o silnym pragnieniu pierwszorzędowych cech płciowych płci przeciwnej, mówi o silnym pragnieniu bycia osobą płci przeciwnej, ale w gruncie rzeczy, prawda, tam chodzi tylko o obecność 2 kryteriów, mogą to być tylko te 2 kryteria, prawda? Silne pragnienie bycia traktowanym jako płeć przeciwna i silne przekonanie, że jednostka ma typowe uczucia płci przeciwnej, zupełnie bez tamtych. Niemniej jednak ta klasyfikacja zwraca uwagę na obecność klinicznie znaczącego cierpienia, czyli cierpienie jest kryterium postawienia diagnozy dysforii płciowej. I ICD-11, jesteśmy obecnie w roku 2018, jeśli się nie mylę, czy 2017, 2018, to był zeszły rok. Tak, chyba wybaczycie mi Państwo pomyłkę 1 roku. Czekamy na wejście tej klasyfikacji, realne wejście do codziennego użytku. I ona zwraca uwagę na wyraźną i uporczywą niezgodność pomiędzy doświadczaną płcią a przypisaną płcią, manifestującą się przynajmniej 2 z następujących. Silna niechęć lub dyskomfort, silne pragnienie pozbycia się niektórych lub wszystkich pierwszorzędowych. To ja celowo troszkę szybciej już teraz idę. Silnym pragnieniem posiadania pierwszorzędowych lub drugorzędowych cech płciowych doświadczanej płci. Jednostka doświadcza silnego pragnienia bycia traktowaną jako osoba doświadczana i płci. Doświadczana niezgodność płciowa musi być obecna w sposób ciągły przynajmniej od kilku miesięcy, czyli znowu skrócenie też tego czasu. Nie ma mowy tutaj, jak Państwo widzicie, o jakimś przewlekłym cierpieniu i nie ma tutaj mowy o płci przeciwnej. Zresztą w DSM-ie też. Znowu znika binaryzm i znika nawet w tym przypadku warunek chronicznego cierpienia. To jest podsumowanie zmiany paradygmatu. To, czyli nienormatywność płciowa czy nonkonformizm płciowy, zróżnicowanie ekspresji płciowej w XX wieku załapałoby się gdzieś tutaj, jako jakieś bliżej nieokreślone zaburzenia identyfikacji płciowej. Tak samo inne niż ci z płciowej identyfikacji. Z kolei dysforia i dezaprobata płci trafiłoby gdzieś tutaj, no, przy najsilniejszym takim permanentnym nasileniu obecności zyskałoby miano transseksualizmu. W XXI wieku ta nienormatywność, prawda, i zróżnicowanie stała się po prostu różnorodnością. Natomiast to, co związane z diagnozą, uzyskało, prawda, otrzymało nazwę dysforii lub niezgodności płciowej z przesuwaniem, z różnicami dotyczącymi pewnych akcentów, z usunięciem wręcz warunku cierpienia w ICD-11. Co jeszcze do zapamiętania, ICD-11 usuwa w ogóle diagnozę niezgodności płciowej z obszaru psychiatrii, czyli niezgodność płciowa traci w ogóle status diagnozy psychiatrycznej. Jest w takiej grupie resztkowych diagnoz związanych z jakoś z seksualnością szeroko rozumianą. Czyli zostawiono furtkę do włączenia interwencji medycznych z maksymalną taką próbą depsychiatryzacji czy depatologizacji tego stanu rzeczy. Dawniej klinicysta miał stwierdzić prawdziwy transseksualizm czy inne, no i odnieść go czy różnicować z innymi zaburzeniami identyfikacji płciowej lub innymi zaburzeniami psychicznymi. Teraz interesuje nas bardziej stwierdzenie, że mamy do czynienia z obecnością i uporczywością dysforii lub przewlekłej niezgodności, które mogą wymagać po prostu adekwatnej pomocy. To jest nasze podsumowanie tej sekcji. Zmianę paradygmatu w postrzeganiu transpłciowości i opiece nad osobami doświadczającymi dysforii płciowej można ująć jako przejście z podejścia paternalistycznego, zmedykalizowanego i psychiatrycznego do podejścia skoncentrowanego na kliencie, prawie do samostanowienia i świadomej zgodzie i depsychiatryzacji. I tu zachęta ponownie do jeszcze ponownego odpowiedzenia na nasze pytanie. Tak właśnie i to jest to samo pytanie, które było wcześniej, czyli troszkę taki test dla Państwa, bo bardzo jesteśmy ciekawi, jak będą się różniły te odpowiedzi. Pytanie jest to samo, czyli na czym polega zmiana paradygmatu w spojrzeniu na transpłciowość, pytanie wielokrotnego wyboru i możliwe odpowiedzi, depatologizacja transpłciowych tożsamości, zawężenie grupy osób, które mogą otrzymać pomoc medyczną, poszerzenie grupy osób, które mogą otrzymać pomoc medyczną, całkowite usunięcie diagnoz związanych z transpłciowością z klasyfikacji medycznych i uwzględnienie osób niebinarnych oraz różnorodności potrzeb zdrowotnych osób transpłciowych. I jeszcze kilka sekund poczekam, żeby przynajmniej tak połowa spośród Państwa, spośród uczestników miała okazję się wypowiedzieć i już kończę, udostępniam i powinni Państwo widzieć to na swoich ekranach. Powtórzę, że jeżeli rozdzielczość ekranu nie pozwala na to, żeby całość była widoczna, można sobie przesunąć, korzystając ekran w dół, korzystając z paska przewijania po prawej stronie. Do Państwa wracam, teraz patrzę na to, co się ukazało. Dużej zmiany nie widać, ale ja spróbuję się odnieść. Oczywiście, zgoda co do pierwszego punktu. Tak, nowe klasyfikacje ujęcia depatologizują transpłciowe tożsamości. Nie uznają tożsamości takiej czy innej płciowej za zaburzenie per se. Zawężeniu grupy, które mogą otrzymać pomoc medyczną. Zasadniczo w mojej ocenie prawidłową odpowiedzią jest ta odpowiedź trzecia, poszerzeniu grupy, które mogą otrzymać pomoc medyczną, gdyż jeśli celem jest zniesienie pomocy w redukcji dysforii płciowej, czy w zlikwidowaniu tej doświadczanej niezgodności czy rozbieżności, a nie stwierdzanie prawdziwości, prawda, czyjejś tożsamości, czy ograniczanie pomocy tylko do osób transseksualnych, czy spełniających kryteria F64.0 według starej klasyfikacji, to grupa osób, którym potencjalnie możemy interwencje, do których możemy nasze interwencje adresować, się w gruncie rzeczy poszerza. Zgoda z tą odpowiedzią drugą moja może polegać na tym, że faktycznie my nie wiemy, co stanie się w sytuacji takiej, gdy wejdą kategorie ICD-11 do codziennego użytku. Teraz wiele osób transpłciowych może uzyskać jakąś formę pomocy w ramach poradni na przykład psychiatrycznych. Jeśli psychiatra dysponuje pewną wiedzą w tym obszarze, może taką pomoc nieść. Jeśli wypadnie ta diagnoza z tego obszaru, no to pytanie, kto taką pomoc w ramach publicznej opieki zdrowotnej byłby w stanie elementarną nieść. I tu w tym sensie może ta odpowiedź ma sens. Całkowitym usunięciu diagnoz związanych z transpłcią z klasyfikacji medycznych. No to jest nieprawdziwe odpowiedź. Z klasyfikacji psychiatrycznych tak, czyli z sekcji psychiatry w ICD-11, natomiast przez związanych z transpłciowością, ja nie rozumiemy tutaj oczywiście transpłciowości per se rozumiane jako tożsamość, tylko no właśnie dysforię czy niezgodność. One pozostają w klasyfikacjach medycznych, choć niekoniecznie psychiatrycznych. No i ostatnia odpowiedź, piąta, jest oczywiście prawdziwa. Ja widzę mnóstwo tutaj Państwa komentarzy. Niestety nie jestem w stanie odnieść się do wszystkich, bo czas nas popędza. Pytanie z opozycji książkowe po polsku. Ja powiem tak, być może jak wszystko dobrze pójdzie, za rok o tej porze będzie taka książka po polsku, myślę, że nowoczesna, dostępna. Więcej Państwu na ten temat nie powiem, ale śledźcie Państwo rynek wydawniczy. Jest kilka jeszcze innych pytań, niestety musimy już iść dalej. Ja tutaj zgadzam się, że niektórzy specjaliści czekają na diagnozę F64.0. To ma różne uwarunkowania, chodzi czasami też o rejestrację preparatów leczniczych, ale faktycznie gdyby popatrzeć na przykład na standardy postępowania według WPATH-u, wydaje się to niewłaściwe. Idziemy, proszę Państwa, dalej. Przechodzimy do dalszej części. Wszystko działa. Część trzecia. Problemy osób transpłciowych uniwersalne i specyficzne. Proszę Państwa, właśnie postarałem się te problemy podzielić w ten sposób, żeby zwiększyć Państwa świadomość tego, że osoby transpłciowe, oprócz tego, że są osobami transpłciowymi, są po prostu zwyczajnymi ludźmi. Tak? To jest sprawa oczywista, choć w dobie sytuacji, której jesteśmy świadkami w naszym kraju obecnie, myślę, że takie oczywiste sprawy trzeba powtarzać. W związku z tym, jako tako, mogą osoby transpłciowe doświadczyć problemów uniwersalnych, ale też problemów specyficznych. I te problemy specyficzne mogą obejmować takie obszary jak tak zwane wyłanianie się tożsamości płciowej, związane z nią, z tym procesem dylematy i wyzwania się pojawiają, stres mniejszościowy, problem dostępu do profesjonalnej opieki medycznej i psychologicznej i kontaktu ze specjalistami. Sytuacja prawna jest pewnego rodzaju problemem i wyzwaniem. Te problemy poza tym rozłożone są na okres jakby intra i potranzycyjny, no i problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Tutaj taka prośba o odpowiedzenie na nasze kolejne pytanie, na moje kolejne pytanie przygotowane do Państwa, nieco może podchwytliwe. Także zapraszam Państwa na odpowiedź na pytanie, jakie problemy natury uniwersalnej są udziałem osób transpłciowych. I prosiłbym Państwa o odpowiedź na czacie. Daję Państwu kilka sekund, chwilkę poczekam. Zachęcam. Doskonale, Pani Iwono. To jest odpowiedź na 100, za 100 punktów. Wspaniałe. Doskonale, Pani Marto. Doskonale, Pani Maju. Doskonale, Pani Martyno. Doskonale, Pani Magdaleno. Tak. Panie Damianie, to już są te procesy, to są i uniwersalne, i specyficzne zarazem. No tak, bardzo dobrze, proszę Państwa. To jest oczywiste, odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Pamiętajcie Państwo jako osoby udzielające pomocy, że osoby transpłciowe mogą się zgłosić do Państwa z problemami, czy mają problemy tak jak każdy człowiek, z szefem, rodzicami, bratem, siostrą, z pogodą, z bólem krzyża, z bólem głowy. Problemy po prostu życiowe w całym ich spektrum i skali. Tutaj Państwo też zwracacie uwagę na wiele innych problemów właśnie już bardziej specyficznych. I właśnie o tych problemach specyficznych chciałbym Państwu kilka słów powiedzieć. Te dwa slajdy, które tutaj dla Państwa mam przygotowane, w gruncie rzeczy mogłyby być przedmiotem godzinnego wystąpienia same z siebie. Patrząc na czas, ja Państwa zachęcam do lektury prac pani Arlene Istar Lev. Ona zwróciła uwagę na to, i to jest morał z tych dwóch slajdów, że dochodzenie do świadomości siebie jako osoby transpłciowej i proces tranzycji nie jest procesem zero-jedynkowym. To nie jest tak, że pewnego dnia ktoś za pstryknięciem różdżki czy staje się transpłciowym. Jest to z reguły rozciągnięty w czasie proces zyskiwania świadomości swojej odmienności, proces następnie poszukiwania informacji na ten temat, odkrywania się przed osobami znaczącymi, eksploracji różnych możliwych tożsamości i samookreśleń, ich poszukiwania, eksploracji różnych opcji dotyczących tranzycji, a ostatecznie takiej integracji własnej tożsamości i własnych działań. Tu działają, proszę Państwa, różnego rodzaju wpływy społeczne, tu działają mechanizmy obronne, to nie jest proces liniowy i na każdym tym etapie terapeuta na przykład czy osoby wspierające mogą odegrać ogromną rolę. Zachęcam do lektur książek pani Arlene Istar Lev, która ten proces opisuje. Druga kwestia to stres mniejszościowy. Myślę, że znane dla Państwu zjawisko, jest znany dla Państwa model opracowany dla potrzeb mniejszości seksualnych przez Jana Meyera. I stres mniejszościowy należy rozumieć, proszę Państwa, jako dodatkowe obciążenie, które jest udziałem osób należących do różnych mniejszości, mogą być mniejszości seksualne, płciowe, rasowe i inne. I jego charakteryzuje właśnie unikatowość, to znaczy, że jest na przykład doświadczeniem osoby transpłciowej, ale już nie cispłciowej, chyba że jest to przyjaciel, partner, rodzina. To przewlekłość. On obecny jest w codziennym życiu, w dzień. I związek z instytucjami. Związany jest, jak Państwo zobaczycie, z tym, że pewne ograniczenia czy dyskryminacja obecna jest w prawie, jak chociażby, czy w innych instytucjach. Jeśli chodzi o rodzaje stresorów, wyróżniamy w ramach tego modelu, ja go w pewnym uproszczeniu Państwu tutaj przedstawiam ze względu na ograniczenia czasowe, stresory dystalne, czyli działające niejako zewnętrznie w stosunku do jednostki, to będą wydarzenia związane z dyskryminacją, akty przemocy, agresji werbalnej, niewerbalnej. Jak Państwo wiecie z badań, są one niestety smutną codziennością osób transpłciowych, osób LGBT jako całej grupy. Oraz stresory proksymalne. To w gruncie rzeczy czasami bardziej podstępne, bardziej niebezpieczne elementy, które oddziaływają na jednostkę, to oczekiwanie odrzucenia, życie w ukryciu i być może najbardziej niebezpieczna, najbardziej taka podstępna, czyli zinternalizowana transfobia. Czyli w gruncie rzeczy związane z procesem socjalizacji negatywne treści na temat siebie jako osoby transpłciowe podzielane przez jednostkę mniej lub bardziej świadomie. I właśnie ten ukryty charakter zinternalizowanej transfobii, która może manifestować się różnymi formami autosabotażu, jest chyba jej najgorszą charakterystyką. To jest model stresu mniejszościowego w jego całej okazałości. Zwróćcie Państwo uwagę na dwie rzeczy, czy na trzy rzeczy może elementy. To są te procesy związane ze stresem mniejszościowym. One są czymś, co jest czymś dodatkowym w stosunku do stresorów ogólnych. Związane są z nienormatywną ekspresją płciową czy mniejszościową tożsamością. Ale zwróćcie Państwo jeszcze na jedną ważną uwagę, miejsce, o którym często się zapomina w pomocy i w rozumieniu sytuacji osób transpłciowych. Na mechanizmy radzenia sobie, tak, związane z prężnością, wsparciem społecznym. One mają bardzo ważne znaczenie moderujące, jeśli chodzi potem o finalny rezultat, jakim jest stan zdrowia psychicznego. I coraz częściej podkreśla się zdrowie osób transpłciowych w kontekście poziomu i nasilenia stresu, z jakim mają do czynienia. Proszę Państwa, stres mniejszościowy czy wydarzenia związane z dyskryminacją to nie tylko jawne ataki, obraza, przemoc, z którą te osoby mają do czynienia. To też mikroagresje. Różne badania pokazują, że takie zjawisko jak mikroagresje może mieć równie negatywny wpływ na samopoczucie, na zdrowie psychiczne, jak agresje nieodbywające się w kontekście mikro, jak jawna przemoc. Mikroagresje to przekazy niosące uprzedzenie i dyskryminację wyrażone w pozornie pozbawiony znaczenia nieszkodliwy sposób, czyli chodzi o ten pozornie pozbawiony znaczenia nieszkodliwy sposób. Istotą jest przekaz ukrytej, z reguły ukrytej, a poniżającej, wrogiej i negatywnej informacji o sobie bądź grupie. I w przeciwieństwie do klasycznych form dyskryminacji są często przekazywane nieświadomie, z reguły właśnie nieświadomie, przez mających dobre intencje i zamiary osoby, które jednak noszą w sobie uprzedzenie i zniekształconą ocenę ze względu na proces socjalizacji, któremu te osoby są też poddane. Celem mikroagresji jest też to, że one są wypowiadane w takim kontekście mikro, na przykład face to face, raczej nie publicznie i mają często charakter takich krótkich komunikatów. I tu dla Państwa zestawiłem mikroagresje, takie jak różne typy jak mikronapaści. To są stwierdzenia, które przypominają zdecydowanie te agresje, z którymi mam do czynienia w skali makro. Ktoś mówi, wyglądasz jak chłop o baba. Komunikat jest taki, niejednoznaczna płciowa ekspresja płciowa jest czymś, czego należy się wstydzić. To jest oczywiście atak wprost, tylko w skali mikro, bo ktoś mówi to komuś, na przykład na korytarzu, tak? Na korytarzu w pracy. Mikroznieważenia są już bardziej ukryte, to stwierdzenie, jak ładnie wyglądasz, nie powiedziałbym, że jesteś trans. Niby nic, prawda? A dwie osoby w gruncie rzeczy, i ta, która chciała zrobić komplement, i ta, która miała ten komplement utrzymać, czują się podle i nie rozumieją dlaczego. No bo komunikat jest taki, osoby trans są przecież brzydkie i źle wyglądają, więc jest to pewnego rodzaju wyjątek, że ktoś ładnie wygląda. I mikrounieważnienia, najbardziej niebezpieczne i związane naprawdę z dobrą intencją. Dla mnie wszyscy są równi. Nie ma co robić sprawy z czyjejś tożsamości. Znowu wspaniały komunikat, pozornie, tak? Ale niesie taką potencjalnie informację. Twoje unikalne doświadczenia, takie jak lęk przed odrzuceniem, nie są szczególnie istotne, tak? Czyli co się tam przejmujesz, że plują na ciebie na ulicy? Czyli nie ma, to są jakby komunikaty, które są pozbawione w tym przypadku takiego elementu wsparcia, nazwania rzeczy po imieniu, zrozumienia, tak? Z czym boryka się dana osoba. Kolejnym problemem specyficznym, z którymi mają do czynienia osoby transpłciowe, to dostęp do profesjonalnej opieki medycznej i psychologicznej i kontakt ze specjalistami. Mamy ograniczoną w kraju liczbę profesjonalistów o odpowiednim przygotowaniu, duże rozbieżności w doświadczaniu i przygotowaniu specjalistów, problem aktualizacji wiedzy, brak jednolitych polskich standardów opieki, przy małej świadomości i znajomości uznanych standardów światowych. Ja sobie pozwolę na picie herbaty, proszę Państwa. Idąc dalej, postępowanie klinicystów jest często uwarunkowane kontekstem prawnym, a nie przesłankami klinicznymi, aktualną wiedzą. Ograniczoną mamy liczbę badań i danych. Wciąż to jest niezwykle rozwijający się temat i bardzo takich pytań troszkę jest. I to nie jest tak, że wszyscy wszystko wiedzą. Tematyka jest trudna, odpowiedzialna, związana faktycznie z podejmowaniem różnych ciężkich, często nieodwracalnych decyzji dotyczących swojej przyszłości czy interwencji zdrowotnych. Mamy nierozstrzygnięte dylematy i obszary sporne. Na przykład takim obszarem jest opieka nad dziećmi czy młodzieżą. Mamy też znaczenie osobistych postaw i wyznawanej filozofii specjalistów. Problem, niezwykle ważny problem języka i komunikacji, któremu poświęcę troszeczkę więcej czasu. Sytuacja prawna osób jest bardzo ciężka. Można powiedzieć, że polskie prawodawstwo zasadniczo nie widzi osób transpłciowych. Nie ma jednolitej ustawy, która by to regulowała, tak jak w niektórych krajach, jak w UK czy w Niemczech. Nie ma tak restrykcyjnych praw jak w niektórych krajach, gdzie w ogóle nie ma możliwości dokonania korekty sądowej lub wymagana jest na przykład sterylizacja. Niemniej jednak wszystko opiera się na orzeczeniu Sądu Najwyższego z lat 90., podczas gdy w coraz większej liczbie krajów europejskich jest to na przykład decyzja administracyjna, nie sądowa. I idąc dalej, w Polsce jest to proces niezwykle skomplikowany, poczucie płci jest traktowane jako dobro cywilne, jednostka ma prawo dochodzenia tego swojego dobra w oparciu o postępowanie procesowe, w której pozwanymi są rodzice jednostki lub kurator, jeśli rodzice nie żyją. Brak jest spójnego orzecznictwa i różne postawy sądów i biegłych są dość powszechne. Mówiąc krótko, sytuacja nie jest korzystna. Pędząc trochę dalej, niestety, proszę Państwa, temat jest niezwykle obszerny, a mamy jeszcze 10-15 minut. Problemy osób transpłciowych mogą być związane właśnie z jakąś fazą, na przykład przed tranzycją będzie to proces wyłaniania się i formowania tożsamości. Będzie to niezwykle też złożony, rozciągnięty w czasie proces coming outu, będzie to wspomniany stres mniejszościowy, będą to relacje intymne, rodzinne, społeczne, zawodowe, szkolne. Coming out, czy wyłanianie się tożsamości, coming out, doświadczany stres mniejszościowy będzie bardzo wpływał i modyfikował to, co dzieje się w tych relacjach. Znalezienie profesjonalnej pomocy na tym etapie jest bardzo ważne, czy nasilona dysforia płciowa. Problemy w trakcie tranzycji są takie jak wyżej, ale też, proszę Państwa, ważna grupa spraw jak zadowolenie czy rozczarowanie z efektów podjętych działań. Stąd niezwykła waga też psychoedukacji dotyczącej tego, czego osoba się spodziewa ze strony podjętych interwencji, co jest realne, co jest nierealne, co jest częściowo możliwe. Mamy także do czynienia z problemami potranzycyjnymi, to są te wszystkie w gruncie rzeczy wcześniej wspomniane, ale dochodzi też systematyczna kontrola stanu zdrowia związana z prowadzonym leczeniem czy suplementacją hormonalną, potencjalne komplikacje związane z niektórymi procedurami chirurgicznymi czy życie seksualne, które każde z tych zagadnień, proszę Państwa, mogłoby stanowić temat oddzielnego spotkania i od oddzielnego wystąpienia, dlatego ja Państwu je tylko sygnalizuję. Kolejną grupą spraw, problemów jest kwestia zdrowia psychicznego. Co mówią stereotypy lub uprzedzenia? Mówią, że osoby transpłciowe są głęboko zaburzone osobowościowo, że są to osoby psychotyczne, osoby z zaburzonymi preferencjami seksualnymi, osoby z zaburzonym stosunkiem do swojej orientacji seksualnej. Natomiast co mówią nam dane badawcze? Mamy ograniczoną liczbę badań spełniających rygorystyczne kryteria. Mamy wyraźne zapotrzebowanie na badania podłużne o długim okresie obserwacyjnym, oceniające odległe wyniki leczenia za pomocą interwencji dostosowujących, uwzględniających czynniki ochronne i czynniki ryzyka związane z chorobowością psychiatryczną. Przy ich krytycznej ocenie należy zwrócić uwagę, proszę Państwa, na typ badania, czy to jest przekrojowe, czy podłużne, badaną grupę, czy to kliniczna, niekliniczna, czy dorośli, czy młodzież, czy dzieci, czy przed, w trakcie, czy po interwencjach dostosowujących, trafność użytych narzędzi pomiarowych, typ narzędzia pomiarowego, obecność grupy kontrolnej i problemu doboru grupy kontrolnej. Jak Państwo widzicie, bardzo łatwo czasami formułować jest pozornie poprawne wnioski, ale one nie mogą być poprawne, jeśli są skonstruowane na podstawie badań niespełniających pewnych rygorów. Badania poprzeczne, taka próba podsumowania. Wydaje się, że wśród osób transpłciowych mamy większe rozpowszechnienie zaburzeń, głównie ze spektrum depresyjno-lękowego, być może większe rozpowszechnienie zaburzeń osobowości, być może większe rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu lub charakterystyk określanych jako neurodiversity. Natomiast brak jest dowodów na częstsze występowanie poważnych zaburzeń psychicznych z kręgu psychotycznego czy zaburzeń dwubiegunowych. Z kolei duże znaczenie przypisuje się stresowi mniejszościowemu i samej dysforii, tej zwiększonej chorobowości psychiatrycznej. Być może istnieją różnice międzypłciowe, to znaczy u trans kobiet występuje większe ryzyko rozwoju zaburzeń nastroju, podobnie jak u cis kobiet. Ogólne wskaźniki psychopatologii w badaniach używających skal wskazują na większe nasilenie symptomów psychiatrycznych, nawet kontrolując takie zmiany jak wiek i płeć. Niesamobójcze samouszkodzenia są dość powszechne, szczególnie osób nie otrzymujących leczenia, co bardzo ważne. Czyli pamiętajcie Państwo, to jest już taki pierwszy tutaj sygnał się pojawia, prawda, że dysforia płciowa nie jest obojętna dla stanu zdrowia, dla samopoczucia psychicznego i powstrzymywanie się od leczenia nie jest decyzją neutralną. Oraz osób młodych i trans mężczyzn. Próby samobójcze w ciągu życia niestety są zbyt częste. Jeśli chodzi o badania podłużne, te, które obecnie mamy, badania podłużne, czyli takie, które dają nam najbardziej wartościowe informacje, morał płynący z nich jest taki. W większości, nie we wszystkich, ale w większości badań obserwowano zmniejszenie się chorobowości psychiatrycznej po medycznych interwencjach dostosowujących. Zidentyfikowano następujące czynniki ochronne: wsparcie społeczne i rodzicielskie, pełne ujawnienie tożsamości transpłciowej, dobre umiejętności interpersonalne, bycie w relacji, ukończenie medycznej tranzycji. Czynniki ryzyka to tożsamość kobieca, młodszy wiek oceny, problemy interpersonalne, niski poziom wsparcia społecznego, proszę Państwa, wiktymizacja, niski poziom umiejętności interpersonalnych, trudność dostępu, proszę Państwa, do opieki zdrowotnej i instytucji społecznych. Czyli różnorodne czynniki, proszę Państwa, działające na poziomie indywidualnym i relacyjnym i szerzej społecznym. Proszę Państwa, przechodzimy pomalutku do części końcowej. Mamy naprawdę niewiele czasu, temat jest, jak mówiłem, obszerny. Pomoc osobom transpłciowym i standardy postępowania. Może zróbmy, proszę Państwa, w ten sposób. Zapoznajcie się Państwo uprzejmie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które znajdziecie Państwo na stronie PTS-u, dotyczącego sytuacji społecznej i zdrowia osób transpłciowych. Towarzystwo stwierdziło tam, że osoby transpłciowe mogą poszukiwać pomocy z różnych powodów, związanych i niezwiązanych z transpłciowością, mogą oczekiwać otwartości, pomocy w eksploracji tożsamości, pomocy w zidentyfikowaniu dysforii płciowej, w pomocy w radzeniu sobie ze stresem mniejszościowym oraz, co bardzo też ważne, psychoedukacji i wsparcia dla siebie, ale też bliskiej rodziny. Specjaliści pomagający osobom transpłciowym powinni podczas swoich działań uwzględniać język używany przez te osoby do opisu własnej tożsamości, tak aby budować środowisko wolne od unieważnienia, stygmatyzacji i dyskryminacji. Proszę Państwa, tu niezwykle ważna właśnie uwaga dotycząca sposobu komunikowania się z pacjentem transpłciowym. Zdarza się niestety w praktyce, że nie uwzględniane są przez specjalistów formy preferowane przez formy preferowane przez osobę transpłciową, dotyczące jej poczucia płci. Niektórzy specjaliści mówią, że to ma mieć funkcję diagnostyczną. Trochę nie rozumiem nawet takiego podejścia, to znaczy co ma się stać, tak? Czy jest próba frustrowania pacjenta, czy pacjent ma wybuchnąć płaczem, złością, pokornie wytrzymywać kolejne spotkania, trwając w formach, które wywołują i pogłębiają dysforię. To powoływanie się na rzekome regulacje prawne lub oczekiwania na prawną korektę. Ja mogę mieć do Państwa, jako osoba dorosła, prośbę, by Państwo do mnie mówili: Andrzeju, i oczekiwałbym, że Państwo uwzględnicie takie imię, a nie imię Bartosz. Nic do tego ma się prawo w naszym indywidualnym, personalnym kontakcie. Obawy dotyczące możliwości zaszkodzenia pacjentowi poprzez uznanie preferowanych przez niego form. Nie ma na to żadnych dowodów. Są wątpliwości dotyczące najmniejszych dzieci, ale to zupełnie inny obszar, niezwykle kontrowersyjny i trudny. Natomiast nie ma żadnych takich dowodów w odniesieniu do osób dorosłych, czy nie spotkałem się z takimi dowodami w odniesieniu do już dojrzałych, dojrzewających adolescentów. Jak powinno być? Najprościej, proszę Państwa. Zwykłe pytanie: jak mam się zradzać? Nawet celowo omijam tutaj, jak Państwo widzicie, formę rodzajową. Nie pytam, jak mam się do Pana, Pani zwracać, tylko staram się zostawić sprawę otwartą, biorąc pod uwagę charakter naszego języka, który jest niezwykle zgenderowany, uniemożliwia używanie form neutralnych. Lub jakiego imienia form mam używać. W razie pomyłki po prostu, proszę Państwa, trzeba przeprosić. To normalne, że możemy się pomylić, różne czynniki o tym decydują. Czasami siedzenie za biurkiem, patrzenie na historię, prawda, pacjenta, gdzie jest wpisane imię, przypisane, takie pomyłki może powodować. Nieuniknione są natomiast trudności z osobami niebinarnymi ze względu na brak takich neutralnych form językowych w języku polskim. Proszę Państwa, widziałem tutaj kątem oka na czacie, że pojawiło się pytanie o standardy opieki. Proszę Państwa, dobra informacja. Obowiązują obecnie standardy opieki WPATH w wersji 7. Ukończyliśmy z zespołem tłumaczy tłumaczenie oficjalne tych standardów i w ciągu miesiąca powinny one pojawić się na stronach WPATH-ów. To są standardy do pobrania gratisowo w formie pliku PDF. Zrobiliśmy to dlatego, że standardy wersja 8 wyjdą dopiero za rok. Proces tłumaczenia zajmie niewątpliwie pewien czas, więc chcieliśmy, żeby był jakiś dokument dostępny dla wszystkich i zrobiliśmy to też dla pewnej ciągłości historycznej. Także już wkrótce, a odpowiadając na pytanie zaawansowanie opracowania standardów 8, ten proces już znacznie zaawansowany i najprawdopodobniej zostaną ogłoszone na konferencji w Hongkongu WPATH-u w roku 2020 w listopadzie, czyli dokładnie za rok. Te standardy między innymi formułują zadania stojące przed profesjonalistami zdrowia psychicznego, zajmującymi się osobami np. dorosłymi. I te zadania to ocena dysforii płciowej, zapewnienie informacji dotyczących tożsamości, ekspresji płciowej, czyli psychoedukacja, ocena, diagnoza i dyskusja istniejących opcji, prawda, leczenia, i jeśli jest to odpowiednie, kwalifikacja, przygotowanie i skierowanie na terapię hormonalną i tak samo na postępowanie chirurgiczne. Czyli w standardach opieki wciąż rola mental health professionals jest znaczna na etapie oceny potrzeb, oceny gotowości i dobrania odpowiednich interwencji terapeutycznych. Proszę Państwa, znajdziecie to wszystko w samych standardach, do których zachęcam, ale macie Państwo tutaj kryteria włączenia na przykład terapii hormonalnej. To będzie kryterium uporczywej, dobrze udokumentowanej dysforii płciowej, kryterium zdolności do podjęcia w pełni uświadomionej decyzji wyrażenia zgody na leczenie. Czyli proszę, zobaczcie, proszę Państwa, na przykład ocena powinna tutaj iść bardziej w kierunku sprawdzenia, czy warunki do w pełni świadomej czy uświadomionej decyzji są spełnione. I pytanie, jak rozumiemy świadomą zgodę, ale z tym Państwa zostawiam. Tutaj dyskusja jest też prowadzona, czy to tylko zrozumienie istoty działania hormonów, czy też czas i zachęcenie danej osoby do rozważenia na tu i teraz, ale też długoterminowych efektów decyzji. Wiek dorosłości w danym kraju, jeśli obecne są znaczące medyczne lub psychiczne stany wymagające uwagi, muszą być wystarczająco dobrze kontrolowane. Czyli nie są przeciwwskazaniem inne choroby, w tym choroby psychiczne, pod warunkiem ich dostatecznej kontroli. Taki sam zestaw kryteriów mamy do chirurgii klatki piersiowej czy augmentacji piersi, natomiast kryteria są nieco inne i bardziej rozbudowane do kwestii usunięcia gonad. Tutaj, proszę Państwa, wymagane jest, chodzi tutaj o pewna gradacja związana z nieodwracalnością podejmowania działań. W związku z tym usunięcie gonad związane jest z oczekiwaniem, oprócz wcześniejszych kryteriów, tych samych 12-miesięcznej ciągłej terapii hormonalnej, jeśli ona może być włączona i jeśli była oczekiwana przez pacjenta, czyli nie każdy musi, ale jeśli oczekiwał, to dobrze, żeby miał takie doświadczenie i zobaczył, jak to wpłynęło na poziom dysforii i co w związku z tym dalej chce dana osoba zrobić. A w przypadku rekonstrukcji genitaliów, czyli tej najbardziej widocznej zewnętrznej części, a nieodwracalnej, dodatkowo pojawia się to kryterium, prawda? 12 miesięcy ciągłego życia w roli płciowej spójnej z tożsamością płciową pacjenta. No znowu chodzi tutaj w tych dwóch ostatnich punktach o taką uzyskanie pewności, że przed tym ruchem najbardziej nieodwracalnym dana osoba wypróbowała różne opcje, mogąc świadomie zobaczyć, jak się czuje w tej sytuacji, co się dzieje z dysforią płciową i czy faktycznie te bardziej nieodwracalne interwencje są jednak niezbędne, bo dysforia wciąż występuje, jest uporczywa i przewlekła, pomimo podjęcia się tych działań. Teraz, proszę Państwa, zbliżając już do końca, już jest 12 po, poproszę Państwa o odpowiedź na dwa pytania. Jedno dotyczy testu realnego życia. Zapraszam. Tak właśnie, pytanie dotyczy testu realnego życia. Jest to tym razem pytanie jednokrotnego wyboru i mamy tu do wyboru 3 możliwości. Jest obligatoryjnym elementem przed włączeniem leczenia hormonalnego i powinien trwać 2 do 3 lat. Jest pożądanym elementem przygotowania się do medycznej tranzycji, a czas jego trwania może być elastycznie uzgodniony. I ostatnia możliwość jest całkowicie niepotrzebny i zbędny. I ponownie jeszcze chwilkę poczekam na tych z Państwa, którzy chcą odpowiedzieć na to pytanie. Zachęcam do tego, żeby się wypróbować w tym takim też teście. Mamy taką możliwość, żeby w ten sposób właśnie dowiedzieć się, jaka jest Państwa wiedza, czy opinia, czy refleksja. Już kończę możliwość odpowiedzi na pytanie, udostępniam wyniki i mogą Państwo już widzieć na swoich ekranach, jak głosowali Państwo i wszyscy uczestnicy. Tak, tak zwany test realnego życia. Pierwsza odpowiedź mówi, że jest obligatoryjnym elementem przed włączeniem leczenia hormonalnego i powinien trwać 2-3 lata. Jest pożądanym elementem przygotowania się do medycznej tranzycji, a czas jego trwania może być elastycznie uzgodniony, jest całkowicie niepotrzebny i zbędny. No tutaj konkurują głównie 2. i 3. odpowiedź. Faktycznie pełnej takiej jednoznaczności tutaj, bym powiedział, nie ma. To znaczy, z jednej strony standardy te międzynarodowe, no jak Państwo widzicie, one też w gruncie rzeczy nie są takie jednoznaczne tutaj. Jeśli chodzi o leczenie hormonalne, one faktycznie nie formułują takiej bezwzględnego wymogu. Jak Państwo widzicie, nie nazywając tego w ten sposób, ten wymóg jest jakoś sformułowany w odniesieniu do leczenia chirurgicznego i działań chirurgicznych. Ja powiem tak, z punktu widzenia zmiany paradygmatu i z punktu widzenia nowych standardów międzynarodowych, na pewno najmniej broni się ta pierwsza odpowiedź. Ona jest faktycznie taką, powiedzmy, oparta jest o taki tradycyjny stary model, który uważany jest za nadmiernie restrykcyjny. Jeśli chodzi o część trzecią, no ona jest bliska takiemu modelu tak zwanej świadomej zgody. No i ona może w niektórych sytuacjach potencjalnie powodować, że osoba nie będzie do końca przygotowana, tak? Przygotowana do na przykład do zmian i do skali zmian związanych z tym, co wprowadzi leczenie hormonalne. Chodzi o to, że możliwość dokonania coming outu, przygotowania bliskich czy osób ważnych, instytucji czy miejsc, w których się funkcjonuje, no, pozwala zrobić to, czego nie są w stanie zrobić za nas hormony, tak? Czyli hormony nas nie wyautują, hormony nie przekażą werbalnie informacji. One mogą ułatwić funkcjonowanie w roli, ale i to oczywiście robią. Natomiast no, ta odpowiedź druga jest mi najbliższa i wiem, że są takie ośrodki w Europie w bardzo liberalnym podejściu, które jednak oczekują od danej osoby, że w jakimś zakresie, w przyjaznych otoczeniu dokona coming outu, będzie miała ta osoba jakieś doświadczenia w roli płci doświadczanej, no po to, żeby wiedzieć, na co się decyduje i wiedzieć, że to jest właśnie to i żeby doświadczyć też no, faktu no, tego, że i tak będzie o sobie musiała powiedzieć. Tak? Nie można w nieskończoność udawać na przykład przed ulubioną babcią, że ma się chrypę czy grypę w związku z przeżywaną mutacją. No ale oczywiście to, co ktoś tutaj pisze, tu pani Karolina, że często bez medycznej tranzycji ciężko jest o realne życie. I tu w pełni zgoda. Nie można też w sposób skrajnie sztywny, nie biorąc pod uwagę realiów, wymagać od danej osoby testu realnego życia, w dodatku z podejściem bardziej restrykcyjnym do ekspresji płciowej niż mamy do wielu osób cispłciowych. To, z czym się czasami spotykam i co słyszałem i co jest udziałem osób transpłciowych, to to, że oczekiwania w stosunku do nich są formułowane przez niektórych specjalistów no, niezwykle restrykcyjne, że pani, czy powiedzmy doktor, załóżmy hipotetyczna, siedząc w spodniach, zwraca uwagę osobie transpłciowej kobiecie, że przyszła w spodniach, a nie w spódnicy, prawda? Lub że transpłciowy mężczyzna ma czerwone skarpetki, czy tam pomarańczowe, a nie granatowe. No to jest przykład jakiejś niezwykłej skrajności w aplikacji tego testu. Więc myślę, że to drugie podejście z taką elastycznością. Ta elastyczność może w niektórych sytuacjach, prawda, zbliżać się do tej trzeciej sytuacji, w niektórych sytuacjach może zbliżać się do tej pierwszej, prawda. Pamiętajmy, że osoby transpłciowe, tak samo jak osoby cispłciowe, mogą mieć masywne problemy różnego typu. Natury psychiatrycznej, osobowościowej, no, emocjonalnej, mówiąc jak najogólniej. I no one też wymagają uwzględnienia odpowiedniego przygotowania timingu, więc myślę, że trzeba być elastycznym. Idąc dalej, proszę Państwa, na sam koniec mam do Państwa jeszcze jedno pytanie. Idziemy do pytania kolejnego. I właśnie to jest pytanie już ostatnie. Który model pracy z dziećmi z dysforią płciową jest uniwersalnie akceptowany? I to jest również pytanie jednokrotnego wyboru i możliwości są następujące. Model reparatywny, to jest podejmowanie prób odwrócenia i leczenia dysforii płciowej wraz z zapobieżeniem rozwoju przyszłego transseksualizmu. Model watchful waiting, to jest obserwacji i pomocy terapeutycznej dla dziecka i rodziny, optymalizującej warunki rozwojowe dla dziecka. I odpowiedź trzecia, model afirmatywny, to jest w pełni akceptujący tożsamość dziecka i jak najszybszą tranzycję w obrębie roli płciowej. I jeszcze przez chwilę tradycyjnie czekam. Ja już widzę odpowiedzi, Państwo nie widzicie, ale za chwileczkę zobaczycie. I już kończę, pokazuję i wyłączam mikrofon i proszę pana Bartosza o pokazanie się i skomentowanie. Dobrze, wróciłem do Państwa. Wszystko działa, odpukać. Dochodzimy do końca części wykładowej. I widzę model reparatywny, model watchful waiting, model afirmatywny. No, pozostaje mi się z Państwem zgodzić. To znaczy, powiem tak, pytanie jest podchwytliwe w tym sensie, że można powiedzieć, że żaden model pracy z dziećmi nie jest uniwersalnie akceptowany. To znaczy, że jest tak dużo napięć, jest to tak niezwykle kontrowersyjny temat. Te kontrowersje są różnego typu, no chociażby związane z obserwowanym faktem ustępowania dysforii u dość znacznego odsetka, być może u większości dzieci, które tej dysforii doświadcza w okresie dzieciństwa. I ten niepokojący fakt no, powoduje dużo napięć, pytań o to, czy nie popełniamy błędu, dążąc do afirmacji takiej pełnej każdej osoby doświadczającej dysforii. Z drugiej strony model reparatywny no, jest krytykowany jako model, który skrajnie patologizuje tak dziecko, jest potencjalnie modelem no, przemocowym, modelem takim, w którym przyszłe osoby transpłciowe no, poddane są działaniom, które będą miały na nie wpływ szkodliwy. Więc faktycznie dominuje takie podejście oparte o watchful waiting, w którym no, w bardzo elastyczny sposób, dostosowany do konkretnej sytuacji, konkretnego dziecka, w oparciu o zintegrowaną opiekę nad całym systemem rodzinnym, no, podejmuje się niezwykle trudne decyzje, no, zmienne w czasie często, co dalej. Także ten model faktycznie drugi wydaje się dominować. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego wystąpienia i jak rozumiem teraz mamy jeszcze kilka minut czasu na rozmowę. Tak, mamy kilka pytań. Ja już przechodzę do tego trybu zadawania pytań. Część pytań, które Państwo zadali, myślę, że mogły zostać odpowiedziane wystąpienia, ale myślę, że nie zaszkodzi może też troszkę powtórzyć czy podkreślić jakieś najważniejsze rzeczy. Tu wyświetlam takie pytanie w pierwszej części, które zostało zadane przez panią Gretę, czy termin transwestytyzm nadal jest używany i jak powinno się ten termin rozumieć, czy w ogóle powinno się tego terminu używać. I ja powiem tak, no, termin jest wciąż obecny w dwóch punktach klasyfikacji ICD-10. Raz występuje w kontekście tak zwanego transwestytyzmu fetyszystycznego czy fetyszyzmu transwestytycznego, czyli sytuacji takiej, w której przebieranie się w strój płci przeciwnej, głównie dotyczy to heteroseksualnych mężczyzn, czy przebieranie się przez heteroseksualnego mężczyznę w strój kobiecy jest źródłem pobudzenia seksualnego. Taki mężczyzna w tym czasie może doświadczać podniecenia, może się stymulować, no po ominięciu, po uzyskaniu satysfakcji seksualnej po prostu rezygnuje z tego stroju. Czyli ta sytuacja niezwiązana jest z identyfikacją płciową. Czasami może być to taki element drogi rozwojowej do dysforii płciowej, co czasami się też dzieje. I to jest jedno znaczenie tego słowa. Transwestytyzm też dotyczył, no też w klasyfikacji ICD-10 obejmował tak zwany transwestytyzm o typie podwójnej roli. I on odejmował sytuację pewnego no, spektrum prezentacji właśnie osób nonkonformistycznych płciowo, czy doświadczających też potencjalnie dysforii płciowej, które nie w sposób permanentny funkcjonowały w roli płci przeciwnej, ale w sposób okresowy. Ja myślę, że te pojęcia, szczególnie transwestytyzm o typie podwójnej roli, no, myślę, że one tracą na znaczeniu, że ja nie mam poczucia, że one adekwatnie opisują rzeczywistość i myślę, że ich czas jest policzony. Szczególnie tego transwestytyzmu o typie podwójnej roli. On próbuje kategoryzować pewną złożoną, płynną często rzeczywistość i ja myślę, że użycie tych terminów pomału się kończy. Dobrze, dziękuję. Kilka pytań dotyczyło wersji 8 standardów opieki i w części już była o tym mowa w czasie prezentacji, ale może warto powtórzyć, warto na coś zwrócić uwagę. Pytanie dotyczące tego, jak zaawansowane są prace nad tą wersją standardów w tej chwili. Ja, proszę Państwa, już zasadniczo odpowiedziałem na to pytanie. Specjaliści w grupie roboczej cały czas się tym zajmują, te prace trwają i standardy będą opublikowane, jeśli nie będzie żadnych poślizgów, no za rok. Za rok na konferencji WPATH-u w Hongkongu. Takie są zamiary. Kolejne, tak, widzę tutaj pytanie. No właśnie, wiążące się z poprzednim. Tak, że ono jest tak związane mocno z poprzednim, że pozwolę sobie od razu na nie odpowiedzieć. Na czym polegają różnice wersji 7 z nadchodzącą wersją 8? Na tyle, na ile temat jest przeze mnie rozpoznany, wersja 8 będzie wersją, która jeszcze bardziej liberalizuje postępowania. Znaczy, mówiąc krótko, jest przesunięcie w kierunku modelu świadomej zgody, czyli jeszcze bardziej z obszaru modelu takiego klasycznego gatekeepingowego w kierunku modelu świadomej zgody. Być może z ograniczeniem roli specjalistów zdrowia psychicznego. Także zgodnie z duchem DSM-u 5 czy ICD-11, taką dysponuję wiedzą na ten moment. Dobrze, i kolejne pytanie. W jaki praktyczny sposób przy obecnym stanie wiedzy profesjonaliści mogą mierzyć się ze standardami prawnymi w Polsce, w tym z udziałem biegłych w diagnozowaniu? To jest dość trudne pytanie. Nie wiem, czy dobrze i w pełni to pytanie rozumiem. I myślę, że to jest pytanie, które wymagałoby oddzielnej dyskusji i rozmowy. No, sytuacja w Polsce jest taka, jaka jest. Oczekiwana jest diagnoza transseksualizmu. Diagnoza transseksualizmu w oparciu o kategorię F64.0. Tę diagnozę, no, każdy specjalista ma pewną jednak wolność w aplikowaniu takiej czy innej kategorii diagnostycznej, gdyż powinien brać nie tylko pod uwagę kryteria diagnostyczne, ale ma pewną elastyczność w rozumieniu tych kryteriów i jednak posługuje się pewnym całościowym rozumieniem sytuacji pacjenta. Więc można w niektórych sytuacjach, myślę, zupełnie uczciwie, zgodnie z duchem specjalizacji, tak jak psychiatria, a tutaj byśmy pozostawali w obszarze psychiatrii, żeby niekoniecznie literalnie, skrajnie sztywno trzymać się każdego jednego punktu, tylko dopuszczać, no, zdając sobie sprawę z ewolucji wiedzy, no, poszerzać w pewnym zakresie tę kategorię. No ale oczywiście ona jest też sformułowana tak, jak jest, więc faktycznie jest tutaj pewnego rodzaju trudność. To są też dyskusje, które nie zostały dokończone między samymi specjalistami. Ja mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć różne konsensusy w Polsce dotyczące zakresu na przykład badań, które są potrzebne. No, w niektórych miejscach, w których miałem przyjemność być za granicą, robiono duże oczy na informacje, że w Polsce bada się pacjentów w ten sposób, prawda? Za pomocą rezonansu magnetycznego wykonuje się kariotyp. Na pewno wartość diagnostyczna tych badań jest jakoś względna w pewnych sytuacjach. No oczywiście, przychodząc do dentysty, robiąc około 1000 pacjentom rezonans magnetyczny, u jednego czy dwóch wykryjemy na bardzo wczesnym etapie nowotwór. CSN. No ale czy o to tutaj chodzi? Ważnym narzędziem specjalistycznym jest wywiad. No albo wierzymy w wywiad, albo nie wierzymy w siłę wywiadu. Czyli no, jeśli ktoś mówi o wieloletnim występowaniu dysforii czy tożsamości, to badanie rezonansu magnetycznego w punkcie, prawda, odległym o 10 lat od początku sprawy, no, nie poinformuje, nie ma wartości w informowaniu nas, czy ta osoba jest transpłciowa z powodu guza mózgu. No i w ten sposób można dyskutować z różnymi badaniami, niemniej jednak i tak możemy pozostać, no, bezradni wobec decyzji sądów czy kolegów biegłych, którzy, no, nie wiem z jakiego powodu, tak? No, mogą być może z powodu świadomości i wąskich, no, warunków związanych z, no, prawnych, starają się dołożyć wszelkiej możliwej staranności i wykazują tutaj nadmierną gorliwość. Wiele rzeczy też możemy według mnie podjąć, posługując się uznanymi standardami, w które w żaden sposób nie uderzamy w obowiązujące prawa związane z pomocą dla osób. Tak? To jest cała aplikacja podejścia hormonalnego przecież. Także z wyjątkiem takich kwestii jak rejestracja leków, no i konieczność wzięcia od pacjenta podpisanej świadomej zgody z informacją o zastosowaniu leczenia poza charakterystyką produktu leczniczego, jak w przypadku testosteronu, co zostało to przez któregoś ze słuchaczy czy którąś ze słuchaczek podkreślone, że preparaty testosteronu w przeciwieństwie do preparatów estradiolu nie mają w Polsce rejestracji do F64.0. Nie mają też rejestracji w gruncie rzeczy takie preparaty estradiolu do F64.9, załóżmy kategorii aplikowalnej do osób niebinarnych, a doświadczających dysforii płciowej. Więc można sobie radzić, ale pewne ramy są trudne do przeskoczenia, są związane z takim systemem prawnym, jaki mamy. Ostatnie pytanie, czas już nam się kończy, ale wydaje się ważne. Panie Bartoszu, czy orientuje się Pan, jaki jest odsetek osób, które po procesie tranzycji chcą rekorekty? Okazuje się, że była to dla nich pomyłka, rozpacz, jednak nie to. Oraz czy zna Pan ośrodki w Polsce, które bezproblemowo zabezpieczają nasienie, komórki jajowe osób transseksualnych, aby w razie chęci po tranzycji mogły skorzystać z własnego materiału? Ponownie wracam do Państwa, czyli to są dwa pytania. Powiem tak, są badania, które oceniały efektywność, skuteczność, bezpieczeństwo takiego klasycznego, starego modelu postępowania, tego opartego o 2-letni test realnego życia, tego opartego o taki trójczęściowy model postępowania, czyli najpierw tranzycja społeczna, potem tranzycja czy działania hormonalne, potem zabiegi operacyjne. I tam odsetek osób żałujących czy chcących, pragnących retranzycji był niezwykle rzadki. On sięgał powiedzmy 2%, można to uśredniając. Trzeba pamiętać, że 98% osób tego nie żałowało i uzyskało adekwatną pomoc. Proszę też pamiętać, że te działania są z reguły rozciągnięte w czasie, że działania hormonalne nie są zero-jedynkowe na przykład. Także to jest też okres do refleksji i do ewentualnej zmiany zdania. To pokazuje, że temat pozostaje trudny, tak? Że my musimy faktycznie zachować niezwykle dużą elastyczność, żeby pamiętać, że są czasami sytuacje, gdzie przychodzi do nas, nie wiem, stabilna, psychicznie dojrzała osoba, która w swoim życiu, w różnych jakby kontekstach miała okazję przekonać się do tego, kim jest i czego pragnie. Trudno tutaj sztywno trzymać się takiego podejścia, które opóźnia ten proces. Z drugiej strony może się do nas zgłosić osoba, która zadaje sobie mnóstwo pytań, jest w stanie ogromnego stresu, w dużej ambiwalencji, ma towarzyszące problemy. Wtedy sensowne jest poczekanie, stworzenie jakby takiej przestrzeni. Tylko dużo według mnie zależy od tego, jak się rozmawia z drugim człowiekiem. Czy się mówi nie, bo nie, albo nie, dlatego, bo obowiązuje tez realnego życia i ten rezonans głowy. Trochę mówię pół żartem, pół serio. Czasami on może być uzasadniony, proszę Państwa, dlatego pół żartem i pół serio. Czy mówi się właśnie opierając się na zasadach psychoedukacji, że pewne działania podejmiemy dlatego i dlatego, że to stwarza dla danej osoby, dla pacjenta, klienta takie, a takie możliwości i takie szanse. Czyli mówiąc krótko, że nasze decyzje, nasze propozycje są zrozumiałe dla drugiej strony, kierujemy się dobrem tej drugiej strony, ta druga strona może mieć z tego jasne korzyści dla siebie i ja nie spotkałem się zasadniczo z jakimiś protestami osób transpłciowych, którym proponowałem wydłużenie okresu oceny skorzystanie z pomocy psychoterapii, jeśli to zostało przekazane w takim kontekście psychoedukacyjnym, a nie autorytatywnym, prawda, takim podejściu opartym o nierównowagę sił, o władzę, o o jakieś sztywne reguły bez wyjaśniania tego rational, jakby powiedzieli Anglicy. Natomiast przyznam się szczerze, że tutaj Pan zadał pytanie, z którym ja się sam borykam. Większość, z wyjątkiem pojedynczych moich pacjentów, dochodzi do takich decyzji, że oni nie chcą, mimo że ich informuję o tym, i to bardzo ważny element właśnie a propos świadomej zgody i psychoedukacji, nie chcą zabezpieczać nasienia. Stąd ja przyznam się, że nie mam rozpoznanych takich miejsc, co do których, które mógłbym rekomendować. Kilka pojedynczych pacjentów o tym myślało i nawet wspominało mi jakąś nazwę jakichś miejsc, które podobno funkcjonują. Czy takie miejsca chyba są, ale nie chciałbym Państwu przekazywać niesprawdzonych informacji. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że na zdecydowaną większość zadanych pytań Pan doktor odpowiedział, także bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję oczywiście za prezentację i za tą ogromną dawkę wiedzy eksperckiej, która była zawarta w prezentacji i wystąpieniu. Przypominam, że nagranie dzisiejszego spotkania będzie dostępne na stronie Kampanii Przeciw Homofobii. W ciągu, wydaje mi się, tygodnia już powinno się tam znaleźć. Następne spotkanie w ramach cyklu Akademia LGBTI będzie to spotkanie o tytule Uważność, troska i kompetencje w języku osoby udzielającej pomocy, a naszym ekspertem będzie Jan Świerszcz. Przypomnienie jeszcze, że cykl webinariów Akademia LGBTI jest to projekt Kampanii Przeciw Homofobii, natomiast realizacyjnie i technicznie wspiera je spółka DIMPA, która wspiera cele statutowe Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za uczestnictwo, dziękuję jeszcze raz naszemu ekspertowi za prezentację i zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję.